Dzień dobry Państwu. Działamy na dół? Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej akcji ratowniczej, która ma pozwolić nam dotrzeć do zaginionych 7 górników. Jest prośba, proszę zadawać pytania tylko w temacie konferencji. Dobrze? Panie Prezesie, daj głos. Dobrze, także dziękuję, witam wszystkich dziennikarzy na naszej konferencji. Chcieliśmy przybliżyć przede wszystkim temat wejścia ponownego do ściany N6. Jak Państwo wiecie, 20 kwietnia wystąpiło to niebezpieczne nasze zdarzenie, tragiczne w skutkach wiecie Państwo, jakie one miały miejsce po kilkudniowej prowadzeniu akcji. No niestety warunki były na tyle trudne, że kierownik akcji podjął decyzję po zasięgnięciu opinii sztabu akcji, w którym przebywali również i naukowcy, doświadczeni ludzie i wyrobiska, które przynależne były do rejonu, podjęto decyzję o ich otamowaniu. Kilka dni trwało otamowanie tych wyrobisk. Otamowanie polegało na wybudowaniu 3 korków przeciwwybuchowych i 2 maja po wybudowaniu tych korków, odebraniu na dole z przedstawicielem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego rejon został otamowany i na podstawie tej decyzji dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku podjął decyzję o utworzeniu pola pożarowego. Pole pożarowe, które w swych zasięgu obejmowało kilka przynależnych wyrobisk, które były dla tej ściany. Okres otamowania do grudnia około 7 miesięcy, on był dosyć monitorowany z zakorków, których pobieraliśmy, przede wszystkim skład atmosfery, dodatkowo przez tamę wlotową, ten najważniejszy korek, który zamykał od wlotu, prowadziliśmy inertyzację w przestrzeni otamowanej, chłodząc, podając tam azot i przede wszystkim miał to wymiar taki, że azot miał za zadanie raz, że zinertyzować całą atmosferę otamowaną i odprowadzić temperaturę. Ponieważ w momencie po otamowaniu tych wyrobisk temperatura była na tyle wysoka, że było niemożliwe praca zastępów ratowniczych. Przez te 6 miesięcy oczywiście po określonych próbach, badaniach, spotykaniu się i konsultacji ze światem nauki, profesorami, doświadczonymi pracownikami, monitorowaliśmy tę przestrzeń. W grudniu okazało się, że te warunki ulegają na tyle poprawie, że można myśleć o rozpoczęciu przygotowań w kierunku wejścia w ten teren otamowany. Dlatego też wystąpiono z wnioskiem kopalnia do dyrektora Urzędu Górniczego o zdjęcie tak zwanego pola pożarowego. Otóż pole pożarowe w swych granicach, jak jest utworzone, nie można prowadzić żadnych robót górniczych. Zdjęcie pola pożarowego umożliwiło nam przygotowanie, tak zwane, no, po górniczemu mówimy to przygotówki, żeby się przygotować na wejście powtórne do przestrzeni, która została otamowana. I te warunki nam pozwalały. Jak wiecie dobrze Państwo, w nomenklaturze naszej górniczej przepisy ratownicze mówią o określonych parametrach atmosfery, szczególnie gdzie jest prowadzona akcja, to jest temperatura, ta mierzona jest termometrem suchym zazwyczaj i wilgotność względna. Spodziewamy się i ta temperatura dzisiaj w dalszej części, tu Pan Dyrektor dodał głos, ale jeżeli ona jest, spadnie poniżej 35 stopni, w granicach 30 i jest ona o wilgotności powyżej 60%, a zatem istnieją warunki trudne mikroklimatu, czyli zastęp, który pracuje w czasie akcji w takiej przestrzeni, podlega stosunkowo takim rygorom, gdzie określony jest czas pracy tych zastępów. Przepisy normują to, że on jest odczytywany z tabel, gdzie kierownik akcji, prowadząc akcję, odczytuje i znaczy dostaje informację z dołu po pomiarach i ustalony jest czas pracy zastępu. Dlatego też w pierwszych miesiącach nie było możliwości pracy zastępu w aparatach powietrznych czy tlenotwórczych i dlatego też podjęto decyzję o takim wyczekiwaniu. A dzisiaj te warunki są na tyle, że możemy dopuścić do planu, do robót ratowniczych. I tak jak wcześniej wspomniałem, opracowaliśmy plan akcji, który będzie służył swym celem do dotarcia do naszych pracowników uznanych za zaginionych. Ten plan akcji będzie się opierał na pewnych etapach, które będą wprowadzane poprzez właśnie prowadzenie tych akcji. Tą akcję chcemy rozpocząć 4 lutego i prowadzić ją do zakończenia tak pierwszego etapu. Oczywiście jak wcześniej wspomniałem, będzie to prowadzona akcja w trudnych warunkach mikroklimatu. Zdajemy sobie sprawę, że do takich przede wszystkim warunków niezbędna jest odpowiednia ilość zastępów ratowniczych. Na jeden zastęp, który pracuje w takich warunkach, trzeba mieć 2 zastępy w bazie. Wszystkie te tematy wejścia do ponownego przestrzeni otamowanej muszą być prowadzone na zasadach akcji ratowniczej. To się tak nazywa, akcji pożarowej, ale organizacja jest taka sama jak przy akcjach, które się prowadzi, gdy zaistnieje zdarzenie. Także oddam w następnym części naszego tutaj briefingu, oddam głos panu dyrektorowi kopalni, kierownikowi ruchu zakładu, który opowie ten moment przygotowania do rozpoczęcia tych prac oraz ten pierwszy etap akcji, którą chcemy przeprowadzić 4-5, a następnie później po przedstawieniu będziemy czekać na ewentualne pytania z waszej państwa strony, żeby podzielić się tą informacją. Proszę bardzo. Dziękuję. Jako kierownik ruchu zakładu górniczego chciałbym państwu przedstawić aspekty techniczne zaplanowanej na 4 lutego akcji. Aktualnie, co zostało wspomniane, rejon zdarzenia z 20 kwietnia jest otamowany tamami T1, T2, tak zwanymi korkami przeciwwybuchowymi. Planowany pierwszy etap akcji ma za zadanie uzyskać przepływ powietrza pomiędzy tymi tamami, które zostało zaznaczone czerwonym kolorem, i zmniejszenie otamowanej strefy tego pola. W tym celu trzeba otworzyć te przepusty tamowe i uzyskać przepływ obiegowy prądu powietrza. Po zdjęciu pola pożarowego, likwidacji tego pola pożarowego w grudniu rozpoczęliśmy pracę w rejonie. Między innymi wykonano 3 otwory w kierunku pochylni N6, gdzie dla potwierdzenia chcieliśmy uzyskać, jaki jest stan wyrobisk, w jakich warunkach będą pracowali ratownicy, jakie mamy możliwości tutaj wykorzystania tych wyrobisk do akcji. Widok z tych kamer